Janet Taylor próbowała wyjaśnić te wyniki, formułując hipotezę mobilizacji, minimalizacji. Ona powiada tak, że wtedy, kiedy zdarza się coś bardzo nieprzyjemnego, to ludzie próbują uruchomić rozmaite sposoby radzenia sobie z tą nieprzyjemnym doznaniem. Mobilizuje się również rozmaite zasoby, których celem jest zachowanie integralności fizycznej i psychicznej organizmu. Polega to na tym, że bronimy się zarówno w sensie fizycznym, jak też bronimy się w sensie psychicznym. To bardzo często angażuje nas w tak dużym stopniu, że nie potrafimy zapamiętać rozmaitych informacji z tej sytuacji, która dla nas była sytuacją krytyczną. Dlatego też potem, jak już się obronimy, to włączamy sobie drugi proces. Proces taki przywracania zaburzonej równowagi, proces homeostatyczny. Czyli mówiąc inaczej, próbujemy z naszego doświadczenia usunąć to, co jest najbardziej dolegliwe, a więc usuwamy emocje negatywne. No i możemy powiedzieć, że ten proces minimalizacji opisywany przez Taylor, on bardzo wyraźnie przypomina proces tłumienia. To coś, co przykrego nam się zdarzyło w przeszłości, jest dość szybko łagodzone, natomiast nie jest łagodzone to, co się zdarzyło przyjemnego w przeszłości. My nie wykonujemy żadnych operacji na informacjach, które są informacjami dotyczącymi pozytywnych przeżyć. To zresztą w naszym życiu często jest tak, że te zdarzenia negatywne, one są potem przewartościowywane, to znaczy zaczynamy na nie patrzeć jako coś troszeczkę innego niż faktycznie to było. Kłopot jest z traumą, dlatego że z traumą jest sytuacja troszeczkę inna, ponieważ w przypadku traumy pojawiają się przebłyski pamięciowe. I chociaż jest tak, że ludzie nie mają dostępu do tego, co zdarzyło im się w przeszłości, bo oni to sobie próbowali jakoś usunąć ze świadomości, ale od czasu do czasu ta informacja wraca w sposób niekontrolowany. Ludzie, którzy na przykład są ofiarami wojny czy ofiarami molestowania, oni mają takie momenty, kiedy ta przykra sytuacja pojawia im się nagle i ale pojawia się jak żywa. Co więcej, oni czują, że są wewnątrz tej sytuacji, pojawiają się u nich objawy pobudzenia fizjologicznego, takie same, jak były w sytuacji pierwotnej. No i teraz, czy to jest zjawisko typowe? To jest zjawisko typowe dla osób, które przeszły traumę. Natomiast Walker i jego współpracownicy twierdzą, że u większości ludzi takie zjawisko występuje niezwykle rzadko. Występuje właśnie ono wśród osób, które doznały jakiegoś urazu, i psychologowie klinicznie, oni powiadają, mają tendencję do przeceniania częstości takich zdarzeń. No ale z drugiej strony, jakbyśmy popatrzyli na częstość występowania rozmaitych sytuacji traumatycznych, no to one jednak dotykają w ciągu życia, jeśli chodzi o całe życie człowieka, dotykają znacznej części populacji, w związku z tym ta informacja jest moim zdaniem taką informacją troszeczkę, ta teza Walkera jest tezą nieco przesadzoną. No i możemy powiedzieć też, że te mechanizmy mobilizacji i minimalizacji, one się załamują w przypadku traumy, że wtedy to, co normalny człowiek wykorzystuje po to, żeby sobie poradzić z przykrymi przeżyciami, tutaj to jest już zupełnie nieskuteczne. W przypadku traumy pojawia się to zjawisko, o którym mówiłem wcześniej, mianowicie uporczywość pamięci, czyli inaczej mówiąc, różnego typu myśli intruzywne albo przebłyski pamięciowe. Jak badano te prawie 230 pamiętników prowadzonych przez studentów amerykańskich, to znalazło się tylko 17 takich osób, które relacjonowały więcej zdarzeń negatywnych niż pozytywnych. I oczywiście można żartobliwie zapytać, czy to byli Polacy. Bo być może my mamy taką tendencję do tego, żeby uważać, że nasze życie jest życiem niezwykle trudnym, aczkolwiek te pierwsze próby, które myśmy już robili w Polsce, wskazują na to, że wtedy, kiedy ludzie zapisują wspomnienia, to co prawda jest nadal więcej wspomnień pozytywnych, ale ta przewaga nie jest tak duża jak w populacji amerykańskiej, ale to chcielibyśmy dokładniej zbadać.
No i oni postawili sobie pytanie, a jak to jest w przypadku osób, u których występują wyraźne zaburzenia nastroju? Mam tutaj na myśli osoby z umiarkowanym poziomem depresji. Jak popatrzymy na ten wykres, to wyraźnie widać, że u osób, które mają podwyższony poziom, normalny, niski poziom depresji, występuje wyraźna różnica w spadku intensywności afektu pozytywnego i negatywnego, ponieważ ten słupek ciemny wskazuje nam na duży spadek intensywności afektu negatywnego, natomiast afekt pozytywny też się zmniejsza. Natomiast tutaj wygląda to troszeczkę inaczej, dlatego że siła afektu negatywnego zmniejsza się wprawdzie pod wpływem czasu, ale z drugiej strony jest tak, że również w znacznym stopniu zmniejsza się siła afektu pozytywnego. Czyli mówiąc inaczej, u tych ludzi występuje coś w rodzaju równowagi pomiędzy emocjami pozytywnymi i negatywnymi w pamięci. Jak teraz popatrzymy sobie na polską kulturę narzekania, to może jest tak, że my w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy lekko depresyjni i wtedy dochodzi do takiego wyrównania tych dwóch typów wspomnień. Jakie są funkcje wyparcia? To już mówiłem o tym poprzednio, że ono pierwotnie przyjmowano, że wyparcie broni przed emocjami o znaku ujemnym, czyli głównie to jest lęk, poczucie winy, wstyd, czasami również złość i agresja. Ale jest pewien problem, dlatego że są ludzie, którzy niekoniecznie chcą przeżywać wyłącznie emocje pozytywne. Są ludzie, którzy poszukują emocji negatywnych. Badania takie prowadziła jedna z moich doktorantek, Ola Jasielska, która wykryła osoby, u których dominuje, ona to nazwała pozahedonistyczną regulacją emocji. To są osoby, które wolą przeżywać emocje negatywne. Na przykład są ludzie, którzy poszukują bardzo mocnych wrażeń związanych z dużym niebezpieczeństwem. No, typowym przykładem są ludzie uprawiający wspinaczkę wysokogórską, czy skoki na linie, czy ludzie, którzy podejmują rozmaite ryzykowne działania związane z narażaniem własnego życia. Również my sami często wchodzimy w takie sytuacje, które wywołują emocje negatywne, oglądając chociażby horrory w telewizji. Chcemy się przestraszyć, oczywiście boimy się w takiej sytuacji, która jest sytuacją kontrolowaną, niemniej jednak to negatywne napięcie emocjonalne jest napięciem dość autentycznym, które występuje w trakcie oglądania filmów. No i w związku z tym niektórzy powiadają, na przykład Ralph Erber powiada, że taka strategia adaptacyjna polegająca na poszukiwaniu emocji negatywnych może być w pewnych sytuacjach skuteczna. Na przykład wtedy, kiedy przeżywamy emocje negatywne, potrafimy w miarę racjonalny sposób podejmować decyzje. W związku z tym, jak idziemy kupować samochód, nie warto być w dobrym nastroju, dlatego że jak jesteśmy w dobrym nastroju, to przyjmujemy za dobrą monetę to wszystko, co powie nam dealer w salonie, chociaż faktycznie ten samochód, który chcemy kupić, wcale taki dobry być nie musi. Warto zabrać ze sobą kogoś w smutnym nastroju, bo ta osoba z kolei będzie krytyczna wobec wszystkich informacji, które są podawane przez sprzedawcę, która nie będzie reagowała na to, że wszyscy zostali poczęstowani kawą itd., itd., a która potrafi całą sytuację przeanalizować pod rozmaitymi względami. I Ola Jasielska zresztą zrobiła badania, w którym pokazała, że faktycznie ludzie w niektórych sytuacjach godzą się na przeżywanie emocji negatywnych i poszukują takich emocji. Ona wybrała sobie osoby za pomocą skonstruowanego przez siebie kwestionariusza, które mają różną tendencję do przejawiania regulacji hedonistycznej i pozahedonistycznej, czyli mówiąc inaczej, takich, którzy poszukują przyjemności i takich, którzy poszukują przykrości. I następnie pokazała im trzy zdjęcia. Pokazała im zdjęcie rodziny z bawiącymi się dziećmi, pokazała drugie zdjęcie, które było zdjęciem całkowicie neutralnym, ono przedstawiało ludzi pracujących przy taśmie montażowej i wreszcie trzecie zdjęcie pokazywało ofiary wypadku drogowego. Powiedziała ludziom, że te zdjęcia są ilustracjami do artykułów, które mogliby przeczytać i prosiła o to, aby wskazywali, jaki artykuł chcieliby przeczytać.
No i większość ludzi, u których występowała hedonistyczna regulacja emocji, oni wybierali ten artykuł, do którego ilustracją było zdjęcie bawiących się dzieci. Natomiast ci, którzy mieli regulację pozahedonistyczną, oni chętnie chcieli przeczytać artykuł, do którego ilustracją było zdjęcie przedstawiające ofiar wypadku drogowego. Czyli mamy tutaj pewne potwierdzenie tego, że ludzie w sytuacjach, w takich normalnych sytuacjach, czasami poszukują emocji negatywnych. I dlatego też ta pierwotna hipoteza, że wyparcie wyłącznie broni przed emocjami negatywnymi, jest taką hipotezą nie do końca zrozumiałą. W tej chwili zaczynamy to patrzeć na to nieco inaczej. Kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że skoro są to informacje pamięciowe, to nie są to informacje o charakterze zero-jedynkowym, że te informacje mogą być dostępne albo w większym stopniu, albo w mniejszym stopniu. To nie jest tak, jak w przypadku informacji werbalnych, które ja muszę odtwarzać na przykład na egzaminie, że ja coś pamiętam albo czegoś nie pamiętam. Ale może być tak, że ja mam pewne przeczucie, że pamiętam albo pamiętam część informacji i w związku z tym nasze wspomnienia nie muszą być wspomnieniami pełnymi, ale one mogą być wspomnieniami częściowymi. I dlatego też w tej chwili przyjmujemy, że kiedy mówimy o wyparciu, mamy głównie do czynienia z zaburzeniami mechanizmu wydobycia informacji. To znaczy, to jest tak, że jakaś informacja została zapisana w naszych magazynach pamięciowych, ale ta informacja jest schowana w takim miejscu, do którego nie mamy dostępu. I cały problem polega na tym, żeby znaleźć odpowiednią ścieżkę prowadzącą nas do tej poszukiwanej informacji. Czyli mówiąc inaczej, zaburzeniu tutaj ulegają mechanizmy wydobycia informacji. Czyli z tego wynika, że te informacje powinniśmy być w stanie w przyszłości odzyskać. Jednak problem polega na tym, że znowu pojawia się nam ten kłopot związany z fałszywą pamięcią, że czasami możemy odzyskiwać takie informacje, które nie są zapisem czegoś, co człowiek faktycznie doświadczył, ale są wygenerowane przez samego człowieka, one są przez niego wymyślone, czy one są mu zasugerowane, czy człowiek tak sobie poskładał kawałki wspomnień, że powstało w jego systemie poznawczym coś takiego, co faktycznie nie wiąże się z żadnym rzeczywistym doświadczeniem. No, zapewne Państwo znacie zjawisko déjà vu, które polega na tym, że sytuację, która jest sytuacją dla nas obiektywnie nową, spostrzegamy jako sytuację znaną. Mnie się zdarzyło coś takiego, kiedy przyjechałem do Szczecina, ja mówię, kiedyś tutaj już byłem, chociaż zdarzyło mi się być tam po raz pierwszy i prawdopodobnie jakieś fragmenty architektoniczne przypominały mi miejsce, w którym poprzednio byłem i to się zgeneralizowało na całe poczucie bycia w mieście, którego faktycznie nie znałem. A więc mamy tutaj pewien problem związany z odróżnianiem fałszywej pamięci od pamięci rzeczywistej. No i dobrym przykładem odzyskiwania tych informacji są wyniki badań Wagenara, który prowadził również badania przy użyciu pamiętnika. On sam pisał pamiętnik przez 2 lata i potem przez 5 kolejnych lat odtwarzał informacje. I na wykresie tutaj mamy dość dokładnie pokazane to, w jaki sposób znikały informacje z jego pamięci. Rzeczą najbardziej fascynującą jest to, jak znikały informacje, znaczy jeśli chodzi o informacje przyjemne, to możemy zobaczyć, że one zanikają w taki sposób bardzo stabilny, że w kolejnych latach, mam tutaj kolejne lata, że w kolejnych latach pamiętamy coraz mniej. Informacje, które były neutralne, czy umiarkowanie przyjemne, umiarkowanie nieprzyjemne, one zanikają w sposób podobny, natomiast informacje nieprzyjemne zachowują się w sposób paradoksalny. Po pierwsze, zapamiętujemy ich relatywnie mniej, bo tutaj widzimy, że po jednym roku pamiętamy ich zdecydowanie mniej, ale przez pierwsze 3 lata ta krzywa utrzymuje się na tym samym poziomie. Ona nawet jak gdyby ona troszeczkę wzrastała. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj jest skutecznie działający proces tłumienia jakiegoś doświadczenia. Te informacje zaczynają nam się ujawniać i dopiero w 3. roku zaczyna się normalny proces zapominania.
Tylko jest tutaj to ta fascynująca rzecz, polegająca na tym, że my nie potrafimy odróżnić procesu blokowania informacji od procesu normalnego zapominania. No i teraz pojawia się pytanie, jakie czynniki wpływają na wielkość tłumienia. Pierwszym czynnikiem jest siła emocji, które były wyzwalane przez jakieś wspomnienie. Im silniejsze były te emocje, tym łatwiej jest tłumić pewne informacje. W związku z tym pewnie jest tak, że te sytuacje, które były dla nas umiarkowanie nieprzyjemne, potrafimy zapominać stosunkowo szybko. Potrafię zapomnieć to, że jadąc kiedyś samochodem jechałem nieostrożnie i kogoś mogłem opryskać, przejeżdżając przez kałużę. Ale wtedy, kiedy emocje są niezwykle silne, wtedy najprawdopodobniej ten proces tłumienia jest procesem nieskutecznym. Wtedy te mechanizmy obronne nam się załamują i na przykład osoby, które doznały traumy, one najprawdopodobniej nie potrafią takich informacji zapomnieć. A druga sprawa to jest wiek stłumionych informacji. I tutaj chciałbym się odwołać do dwóch przykładów. Jeden przykład jest przykładem literackim, drugi jest przykładem filmowym. Edyp, który w jakimś momencie, w ogóle od niego historia, mit o Edypie był dla Freuda jednym z motywów, które go skłoniły do zajmowania się koncepcją wyparcia. Edyp w jakimś momencie dowiaduje się, że zabił swojego ojca i poślubił swoją matkę, ale przedtem on o tym nie wiedział. I w tym momencie, kiedy on się dowiaduje o tym, że Jokasta jest jego matką, a równocześnie była jego żoną, on siebie oślepia, czyli mówiąc inaczej, dokonuje takiego symbolicznego aktu, wskutek którego on przestaje widzieć to wszystko, co działo się w jego przeszłości. Ale do tego momentu, kiedy on się o tym nie dowiedział, ta informacja, że on żyje z Jokastą, była dla niego informacją nie tworzącą żadnego zagrożenia. To znaczy, może okazać się tak, że jakaś informacja, którą my sobie zapisujemy jako informację przyjemną, czy jako informację neutralną, w jakimś momencie zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. Dowiadujemy się, że ta informacja jest informacją skrajnie zagrażającą. Tak, kazirodztwo to jest coś takiego, co w wielu kulturach jest traktowane jako jeden z największych występków. No i w związku z tym ta informacja, która dotyczyła Jokasty, jest informacją dobrze utrwaloną w pamięci. I Edyp musi dokonać, możemy powiedzieć symbolicznie, bardzo masywnego wyparcia, bo on się po prostu pozbawia narządu wzroku. Innym przykładem jest sytuacja bohatera znanego filmu K-Pax, Prota, który też przeżył w swoim doświadczeniu bardzo silną traumę i który nie chce dopuścić do siebie informacji na temat tego, że jest inną osobą i przedstawia się na oddziale psychiatrycznym jako przybysz z innej planety. Co więcej, wszystkich zadziwia swoją wiedzą astronomiczną, jest doskonale poinformowany i przez jakiś czas udaje mu się z tym wszystkim żyć. Ale psychiatrzy zaczynają poszukiwać rozmaitych informacji, które pozwoliłyby zweryfikować to, że człowiek posiada z jednej strony taką dobrą wiedzę, a z drugiej strony jest coś w jego zachowaniu, co wskazuje na ślady jakichś strasznych przeżyć z jego przeszłości. No i w końcu znajdują tę sytuację. Dla mnie zawsze ten film jest taką, rodzi się u mnie zawsze takie pytanie, czy ktoś, kto wyparł informacje, jakoś potrafi z tymi sobie ułożyć na nowo życie, czy koniecznie musimy mu te informacje na powrót uświadamiać. To jest bardzo poważny problem, bo są takie sytuacje, gdzie być może lepiej jest tak, że ta informacja jednak pozostaje informacją poza polem świadomości. No i najnowsza rzecz, która pojawiła się już po 2000 roku i co w tej chwili tak wzbudziło zainteresowanie prasy, to były eksperymenty Andersona i Greena, którzy robili badania nad uczeniem się. To były bardzo proste eksperymenty, w których oni prosili ludzi o uczenie się par.
to nie było coś takiego, materiał, którego ludzie się uczyli, był materiałem całkowicie neutralnym. Na przykład ludzie uczyli się czegoś takiego, że mówiono im, jak usłyszysz to słowo torf, to pomyśl, to masz odpowiadać słowem ucho. Mówiąc inaczej, słyszeli słowo hasło, na które mieli odpowiadać słowem reakcją. Ludzie uczyli się takiej listy słów. Ta lista zawierała 20 takich par. To nie było trudne, specjalnie trudne opanowanie tej listy. Wtedy, kiedy opanowali już ją do pierwszego poprawnego odtworzenia, to potem dzielono ludzi na dwie grupy. W jednej grupie powtarzano, ćwiczono w dalszym ciągu pamięć tej listy, to znaczy mówiono, słuchaj, jak usłyszysz słowo torf, to wyobraź sobie teraz ucho. A więc próbowano jeszcze polepszyć wyniki. Natomiast w drugiej grupie mówiono tak, jak usłyszysz słowo torf, to nie myśl o słowie reakcji. Zamknij oczy, ale staraj się również nie wyobrażać sobie tego, co poprzednio było z tym skojarzone. No i dawano ludziom pewną dawkę treningu, gdzie oni mieli hamować świadomie te powstałe poprzednie skojarzenia. No i faktycznie okazało się, że im więcej było powtórzeń, tym lepiej ludzie potrafili hamować te skojarzenia. Wyraźnie widać zresztą na tym wykresie takim różowo-fioletowym, że w kolejnych, przy coraz to większej liczbie powtórzeń, ludzie pamiętali coraz to mniejszą liczbę par. Czyli możemy powiedzieć, że mamy tutaj coś takiego, co jest eksperymentalną demonstracją tego, co dawniej nazywano tłumieniem. No ale kłopot polega na tym, że w tym badaniu tłumi się wyłącznie informacje, które są informacjami obojętnymi. Natomiast nie są to informacje, które są informacjami ważnymi dla człowieka, informacjami, które wywołują duże pobudzenie emocjonalne. Być może sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z ludźmi, którzy przeszli jakieś tragiczne zdarzenia w swoim życiu. No i są pierwsze próby, które są próbami tego typu, aczkolwiek znowu pojawia się pytanie, czy etyczne prowadzenie jest takich badań. McNally ze swoimi współpracownikami robi badania nad pacjentami, którzy byli ofiarami molestowania seksualnego. No i okazało się, że wtedy, kiedy oni uczyli się par, w których występowały właśnie słowa związane z molestowaniem seksualnym, to oni mieli duże trudności w hamowaniu tego typu słów. No i w związku z tym pojawia się teraz problem, czy to jest tak, że u niektórych ludzi te mechanizmy się całkowicie załamują. Pewne dane wskazują na to, że wtedy, kiedy zapamiętujemy informacje, to my nie zapamiętujemy ich wyłącznie na poziomie świadomym, ale zapamiętujemy te informacje na różnych poziomach. Zapamiętujemy na poziomie pnia mózgu, na poziomie śródmózgowia i za każdym razem dostępna jest nam troszeczkę inna część tych informacji. Im niżej te informacje są zapamiętywane w naszym systemie nerwowym, w tym większym stopniu są one nasycone emocjonalnie. I być może jest tak, że te informacje, które dotyczą zdarzeń traumatycznych, które są zdarzeniami niezwykle przykrymi, są informacjami zapisywanymi w bardzo, bardzo niskich częściach mózgu i w związku z tym one nie mają szansy na to, aby dotrzeć do kory mózgowej, gdzie mogą ulegać uświadomieniu. No i to jest kolejna sprawa, która w tej chwili rodzi duże, duże problemy. No i teraz pojawia się pytanie, jak dalej będą przedstawiały się badania dotyczące tłumienia. Wiemy już w tej chwili, że na pewno istnieje zjawisko blokowania dostępu do informacji, które są zapisane w pamięci. Coś mamy zapisanego w systemie poznawczym, ale nie potrafimy tego we właściwym miejscu odnaleźć. To jest jedna sprawa. Na pewno skądinąd wiemy, że ta koncepcja, która była starą koncepcją freudowską, ona nie do końca się sprawdza, że chyba to nie jest tak, że informacje, to zjawisko blokowania jest wynikiem konfliktu pomiędzy id i superego, a najprawdopodobniej mechanizm tego jest zupełnie inny.
Druga, taka następna ważna sprawa, o której dawniej w ogóle nie myślano. Mianowicie Freud mówi tak, że jak coś ulega wyparciu, coś ulega represji, to coś pozostaje przez cały czas identyczne w naszej pamięci. To się nie zmienia. Co więcej, to czasami nabiera jeszcze dodatkowej mocy. My z kolei wiemy już, wskazują na to na przykład pokazywane poprzednio wyniki badań Wagenara, że informacje, które dotyczą nieprzyjemnych zdarzeń emocjonalnych, one się zmieniają. One przez jakiś czas faktycznie mogą zachowywać się tak, jak to powiadał Freud, że one są informacjami, które rozsadza jakieś wewnętrzne ciśnienie, ale w jakimś momencie ten proces zapominania, rozpoczyna się proces normalnego zapominania. No i wreszcie ważną rzeczą jest również to, że w tej chwili coraz częściej te badania to nie są badania, które są badaniami wyłącznie psychologicznymi, ale są badaniami, w których współuczestniczą neurobiologowie. A więc badamy nie tylko to, co zostało w systemie poznawczym człowieka, ale badamy również to, jak zmienia się funkcjonowanie mózgu w tego typu stanach. I w tej chwili już potrafimy dość dokładnie pokazać te części mózgu, które są aktywne wtedy, kiedy tłumimy informacje, i potrafimy dość dokładnie powiedzieć, u których ludzi procesy tłumienia przebiegają łatwiej, a u których przebiegają trudniej. Ale to jest już sprawa, która w większym stopniu interesuje neurobiologów, aczkolwiek psychologowie coraz częściej też zaczynają do takich badań sięgać, ponieważ one pozwalają zrozumieć mechanizm, który jest zaangażowany przy usuwaniu rozmaitych informacji ze świadomości.